Diabła z Grami jest wspierany przez sklep Electronic Dreams. www.electronicdreams.pl. Sklep dla prawdziwych graczy. Wpadaj na mój Patronite i pozwól mi rozwijać moją twórczość. Dla patronów są przewidziane konkursy. Witam wszystkich mega serdecznie na kanale Do Diabła z Grami, a my lecimy z najciekawszymi promocjami na Nintendo eShop. Tym razem Nintendo się naprawdę mocno postarało, moi drodzy. Super Mario Odyssey za jedyne 166,54 zł. Mamy tutaj do czynienia z moim zdaniem najlepszym platformerem 3D, jaki jest obecnie na rynku, a na pewno najlepszą grą z serii Super Mario Bros. To jest moje zdanie, moi drodzy. Genialne plansze, cała masa znajdziek, piękna grafika oraz świetny, mięsisty i bardzo, bardzo dobry gameplay. Wszystko to w cenie 166 zł. Jednak pamiętajcie, że za taką cenę możecie kupić grę w pudełku używaną, więc to jest tutaj wasza i tylko i wyłącznie decyzja. Aczkolwiek obniżka jest niezła, to trzeba przyznać. Kolejna gra, czyli Overcooked Special Edition za 20 zł. Mamy tutaj do czynienia z jedną z najlepszych multiplayerowych gier, chyba jakie zostały wydane w ostatnim czasie. Będziemy kroić cebulki, robić zupki, smażyć steki, myć gary i przeszkadzać sobie nawzajem. W sensie, no wiecie, nie nawzajem, tylko walczyć ze sobą w dwóch różnych kuchniach, kto szybciej będzie gotował. Gra posiada zarówno tryb co-op, jak i tryb versus. Jest naprawdę, naprawdę bardzo miodna i idealnie nadaje się na imprezy, na których, wiecie, leje się orężada. Polecam, za dwie dyszki Overcooked, bardzo dobry tytuł. Kolejna gra to Legend of Zelda Link Awakening za 166 zł. Moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z remake'iem Legend of Zelda Link Awakening, który jest stary już jak świat i musicie mieć to na uwadze, ponieważ poza tym, że gra wygląda naprawdę przepięknie, wszystko wygląda jak takie małe, wiecie, dioramy, to gameplay tak naprawdę się za wiele nie zmienił i mamy tutaj do czynienia z ekstremalnie oldschoolową wręcz Zeldą. To nie znaczy, że będzie się źle bawić, ale pamiętajcie o tym, że no to nie jest doświadczenie zbliżone do tego z Breath of the Wild. Aczkolwiek ja osobiście Link Awakening polecam, kawał historii gamingu, no i też bardzo dobry tytuł po dzień dzisiejszy. Tony Hawk Pro Skater 1 i 2 za 141,99 zł. Gra podobno działa świetnie na Nintendo Switch, ponieważ ja jeszcze nie miałem okazji jej przetestować. No ale powiem wam tak, Tony Hawk 1 i 2 to jeden z moich ulubionych gier młodości i myślę, że cena 141 zł za kręcenie trików, robienie oli, noli oraz tych, wiecie, no tego triku, takiego 3D-skę tak przerzuca. Kickflipa właśnie, robienie kickflipa, słuchajcie, może być mega przyjemne w handheldzie, polecam, na pewno Tony Hawk 1 i 2. To jest, no jest dość dobra promocja, nie? Cela nie jest jakoś tutaj wybitnie wygórowana. Kolejny tytuł to Mortal Kombat 11 za 83,60 zł. Mortal Kombat 11 jest bardzo brzydkim portem, moim zdaniem troszeczkę skiepszonym, szczególnie tryb Conquest, no ale jest dalej cały czas dobrą bijatyką, tak? I na Nintendo Switch nie mamy zbyt wiele dobrych bijatyk, więc tutaj myślę, że Mortal Kombat 11 może bardzo fajnie zapełnić tę lukę. Gra posiada dużo postaci, no i chodzi bardzo płynnie. Tutaj o grafice nie można zbyt wiele dobrego powiedzieć, ale to, że gra nie gubi klatek, to jest fakt i trzeba go zaakceptować. Jeżeli ktoś jest fanem Mortala, to trzeba brać. Ale jeszcze bardziej trzeba brać, jeżeli jest ktokolwiek, kto nie grał w Wiedźmina trójkę, no to wyjdźcie, zróbcie trzy kółka wokół bloku i wtedy wróćcie. 83,95 za jedną z najlepiej wyglądających gier na Nintendo Switch, za jednego z najlepszych RPGów na Nintendo Switch i za bezapelacyjnie jedną z najlepszych gier ostatnich 10 lat. Wiedźmin trójka to niesamowita fabuła, doskonali bossowie, bardzo fajny system rozwoju postaci, no i Geralt, który jest jednym z najciekawszych bohaterów, w których mamy się okazję wcielić w grach od bardzo, bardzo dawna. Polecam. Doom Slayer Collection, czyli kolekcja, słuchajcie, wszystkich gier z serii Doom poza Doom Eternal na Nintendo Switch. 1, 2, 3, Doom 64 oraz Doom Remake. No ja polecam, słuchajcie, naprawdę to jest masa wyżynania potworów, a cena 137 zł za tyle gier jest naprawdę bardzo, ale to bardzo atrakcyjna. Dla fanów pierwszoosobowych shooterów, którzy nie mają jeszcze tych tytułów, jest to pozycja bezapelacyjnie obowiązkowa. Kolejna gra, czyli Story of Seasons Friends of the Mineral Town. Moi drodzy, moim zdaniem poza Stardew Valley jest to najlepszy farming simulator, w którego możecie sobie pograć na Nintendo Switch. Gra jest praktycznie, można powiedzieć, że remake'iem gry Harvest Moon Back to Nature z PSX-a. Mamy naprawdę bardzo ładną grafikę, prosty system farmingu, ale system, który jest bardzo wciągający i bardzo satysfakcjonujący. Gra działa bardzo mocno relaksacyjnie, tak jak mówiłem, grafika jest piękna, wszystko jest takie, wiecie, sweet and cozy. No i polecam, straciłem przy tej grze spokojnie 100 godzin swojego życia. Jeżeli chcecie, żebym zrobił jej recenzję, dajcie mi znać w komentarzach, to recenzja się pojawi. Moi drodzy, kolejny tytuł, czyli... Aha, jeszcze przepraszam was bardzo, Story of Seasons kosztuje 96 zł.
jakbym nie powiedział. Słuchajcie, Ni no Kuni to kolejny tytuł, kosztuje 49 zł i 80 groszy i absolutnie czołówka, jeżeli chodzi o gry JRPG na Nintendo Switch. Jest to też jeden z najbardziej moim zdaniem zapamiętywalnych japońskich RPGów, które dane mi było zagrać kiedykolwiek. Przepiękna grafika, bardzo fajna fabuła, system walki, który nie każdemu może do końca podejść, ale mi się osobiście podobał. No i gra jest prawdziwym wyciskaczem łez. Naprawdę to, co dzieje się w fabule, sprawia, że nawet najbardziej zmrożone serce zacznie się roztapiać. Tak, Ni no Kuni wam polecam bardzo, bardzo mocno. Kolejna gra to osadzony w uniwersum powieści Dmitriego Glukowskiego Metro Last Light, czyli bardzo dobry shooter FPP z taką naleciałością horroru. Ja się naprawdę świetnie bawiłem. Słuchajcie, grę skończyłem na PlayStation 4 już dawno temu, ale słyszałem naprawdę niezłe opinie na temat portu na Nintendo Switch, więc fani mocnych wrażeń, strzelania i świetnej fabuły powinni bezapelacyjnie mieć ten tytuł na uwadze. Tak, Metro, jeżeli ktoś nie grał, słuchajcie, za 36 zł. Naprawdę warto, ale moim zdaniem jeszcze bardziej warto jest wziąć Borderlands Legendary Collection za jedyne 83 zł. Mamy tutaj Borderlands 1, 2, wszystkie dodatki plus pre-sequel. Genialny loot shooter, który do dzisiaj jest dość mocno oblegany na serwerach, który graficznie na Nintendo Switch wygląda naprawdę bardzo dobrze i który sprawia masę radości. Polecam naprawdę, słuchajcie. Tak samo Bioshock Collection za jedyne 83 zł i 60 groszy. Mamy tutaj Bioshocka 1, 2, Bioshock Infinite i wszystkie dodatki. No, chyba nie muszę mówić, jak bardzo kultowy jest to tytuł. Jeden z najlepszych shooterów FPP, które ukazały się kiedykolwiek na Nintendo Switch w bardzo dobrej cenie w kolekcji. Polecam. Kolejna gra to Hades za 70 zł. Moi drodzy, Hades to jeden z najlepszych indyków ostatnich lat. Tak naprawdę gra jest takim roguelike'iem, w którym będziemy wcielali się w osobę, która nigdy nie mogę zapamiętać jego imienia, która musi uciec z Hadesu. Genialna grafika, świetny, na maksa wciągający gameplay oraz bardzo fajne starcia z bossami i replayability sprawiają, że będziecie do tego tytułu wracać wielokrotnie i wielokrotnie też będziecie, słuchajcie, zarywać przez niego nocki. Kolejna gra to Dead Cells, czyli kolejny tytuł z gatunku bardzo podobnego do Hades. Ja osobiście nigdy w życiu w Dead Cells nie grałem, ale słyszałem na jego temat bardzo, ale to bardzo dobre opinie. A taka cena 65 zł myślę, że tutaj powinna być dla każdego z was atrakcyjna. Kolejny tytuł to Darksiders Genesis za 76 zł i 49 groszy. Darksiders Genesis to gra z cyklu Darksiders, która wygląda troszeczkę podobnie do Diablo. Mamy tutaj do czynienia z takim hack and slashem, jednak do końca się nie zwiedźcie, bo na przykład takim wojną steruje się dosłownie identycznie jak w Darksiders War Master Edition. Mamy tutaj kanapowy koop, fajną, chociaż nieco rozmytą grafikę, bardzo fajne starcie z bossami, takie wiecie, 7 na 10. Myślę, że w cenie 76 zł jest jak najbardziej okej. Okay. A teraz jest na kolejny tytuł, czyli Dovahkiin, ta i Skyrim za 124 zł. Skyrim jest jedną z tych gier, które bezapelacyjnie zabrałbym na bezludną wyspę. Nabiłem w niej setki godzin na PlayStation 3, a później naprawdę też setki godzin na Nintendo Switch. Przegenialna gra RPG z otwartym światem, z bardzo rozbudowanym kreatorem postaci, z setkami często powtarzalnych questów, z bardzo fajnymi bossami. No i ta gra zawiera także wszystkie DLC-ki, w których będziemy mogli zostać na przykład wampirem, więc tutaj myślę, że jest to plus. Tak, Skyrim, jeżeli jest ktokolwiek, kto nie grał, jest to dla niego pozycja bezapelacyjnie obowiązkowa. Kolejna gra to Battle Chaser za 48 zł. Tutaj na temat tego turowego RPGa nie słyszałem, w sensie słyszałem bardzo, bardzo dużo bardzo dobrych opinii, ale mi samemu nigdy nie było dane w niego zagrać, więc sugerując się recenzjami, mocne 7 na 10, bardzo fajna grafika i turowy system walki, tak więc jest to gra bardziej dla, moi drodzy, koneserów w gatunku. No ale myślę, że warto sprawdzić. Na pewno za to warto sprawdzić. Little Nightmares 1 za 25 zł. Ten mały koszmarek wyprodukowany przez bodajże Bandai Namco zawładnął kiedyś moim sercem. W grze wcielamy się w Six i będziemy starali się uciec z wielkiego statku. Gra graficznie wygląda świetnie, ma bardzo dobry klimat, jest pełna tajemnic, no jest naprawdę gameplayowo bardzo, bardzo ciekawa. Mamy do czynienia z taką przygodówko-platformówką skradanką z naprawdę genialnymi przeciwnikami i z kilkoma motywami, które zapamiętacie do końca swojego życia, na przykład ucieczka z obiadu. Rewelacja, naprawdę gra jest bardzo, bardzo dobra, w cenie 25 zł, jeżeli ktokolwiek jeszcze jej nie ma, no to powinien to nadrobić jak najszybciej. Kolejna gra, czyli
Spyro Trilogy za 84 zł. Mamy tutaj Spyro 1, 2 i 3 w odświeżonej wersji zrobioną przez tą samą ekipę, która zrobiła Crash Insane Trilogy. Bardzo dobry platformer dla dzieci. Ja skończyłem tylko pierwszą z tych trzech wszystkich części, ale na pewno do 2 i 3 kiedyś wrócę. No cóż, smoczkowi Spyro raczej chyba ciężko będzie się oprzeć. Kolejny tytuł, czyli Crash Bandicoot Insane Trilogy. Mamy tutaj do czynienia z Crashem 1, 2 oraz moją ukochaną 3 w odświeżonej grafice. Gra wygląda naprawdę bardzo dobrze i dla koneserów mocno hardkorowych, słuchajcie, platformerów, jest to pozycja obowiązkowa. Szczególnie część pierwsza potrafi naprawdę dać nam się we znaki. Polecam. Tak samo jak polecam Axiom Verge za 28 zł i 80 groszy. Moi drodzy, Axiom Verge to gra z gatunku indie, w której będziemy... jest to Metroidvania indie, w której wcielamy się w doktora, który przeniósł się do bardzo dziwnego świata. Piękna pixelartowa grafika, świetny, rewelacyjny, jeden z najlepszych, jakie słyszałem w ostatnich latach. Soundtrack, świetni bossowie, no i wielowarstwowa, naprawdę ciekawa fabuła sprawiają, że ten tytuł warto jest mieć na uwadze. Kolejna gra to Resident Evil 4 za 63 zł. Moi drodzy, Resident Evil 4 to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry port. Mamy tutaj odświeżoną grafikę, no i gra jest po prostu zajebista. Co wam mogę powiedzieć więcej na temat Resident Evil, tak? Przeklasyczny shooter, macie prawie całe przejście, a już niedługo całe przejście na kanale, tak więc zapraszam. Kolejna gra, czyli Messenger za 32 zł i ten tytuł chyba osobiście wybiorę, ponieważ jest to gra, która przez podobno pierwszą połowę jest takim oldschoolowym platformerem a la Ninja Gaiden, a potem zamienia się w krwistą, pełnoprawną Metroidvanię. Gra naprawdę zbiera rewelacyjne oceny, wcielamy się w niej w ninja. No i co? Myślę, że za taką cenę jak najbardziej warto jest spróbować. Kolejna gra to This War of Mine za 16 zł 49 groszy. Mamy tutaj bardzo smutną polską produkcję opowiadającą o realiach wojny, jednak z perspektywy nie żołnierza, a cywila. Będziemy odgruzowywać swoją bazę, dbać o dostęp do żywności, leków, wody i tak dalej oraz podejmować niejednokrotnie bardzo trudne moralnie decyzje za cenę 13,49. Jeżeli ktoś jeszcze z was w to nie grał, no to polecam jak najbardziej. Za to również też polecam Ninja Gaiden Collection za 120 zł. Mamy tutaj trzy części Ninja Gaiden, czyli gry, których nigdy mi się nie udało, słuchajcie, skończyć. Pamiętam, jak kiedyś grałem w tą kumpla na Xboxie, mega hardcore. Kiedyś na pewno sprawdzę, ale jeszcze nie teraz, ponieważ szanuję na tą chwilę swoje nerwy. A jeżeli ktoś z was jest takim kozakiem, że ukończył tą całą kolekcję, no to słuchajcie, szapoba i dajcie mi znać w komentarzu. Kolejny tytuł, czyli Two Point Hospital za jedyne 109 zł 85 groszy. Jest to Jumbo Edition. Two Point Hospital, taki duchowy spadkobierca Team Hospital. W tytuł do dzisiaj zagrywa się moja żona. Będziemy budowali swoje szpitale, rozwiązywali niektóre bardzo humorystyczne choroby, dobudowali nowe gabinety oraz zatrudniali personel. Gra jest takim, wiecie, tajkunem, ale bardzo, bardzo wciągającym i naprawdę dobrym. Chyba jednym z najlepszych na rynku obecnie. Kolejny tytuł, czyli Sinking City za 104 zł. Mamy tutaj do czynienia z grą z gatunku takiego detektywistycznego horroru osadzonego w uniwersum Howarda Phillipsa Lovecrafta. Wersja Nintendo Switch wygląda naprawdę zajebiście. Będziemy poruszali się po dość dużym, otwartym mieście i będziemy mieli mapę, która nie posiada żadnych znaczników. Naprawdę miłośnikom hardkorowych starć, horrorów Lovecrafta nie muszę chyba więcej polecać. Bardzo, bardzo lubię tą grę. Mocne 8 na 10 z mojej strony. No, bezapelacyjnie. Sinking City do tytułu wart polecenia. Tak jest, moi drodzy. Kolejna gra, czyli Bloodstained Curse of the Moon za 22 zł. To tytuł, który jest takim na maksa hołdem dla tych oldschoolowych Castlevanii, czyli mam tu do czynienia z platformówką akcji, w której będziemy szli w prawo i łoili całą masę wrogów, bossów, szkieletów, wampirów i całego innego tałataństwa. Polecam, bo gra jest naprawdę bardzo dobra i stanowi bardzo ciekawy spin-off dla serii Bloodstained. Kolejny tytuł to Valfaris, czyli wielokrotnie wychwalana przeze mnie strzelanina 2D, w której będziemy biegli w prawo bohaterem, który nazywa się Therion i pruli do całej masy kosmicznego ścierwa. Moi drodzy, mamy tutaj naprawdę genialnych bossów, świetny soundtrack, bajeczną grafikę oraz naprawdę dobre bronie, takie wiecie, z uderzeniem. Valfaris wszystkim fanom shooterów polecam. Tak samo jak fanom shooterów, ale już teraz z pierwszej osoby polecam grę Iron Fury, czyli grę stworzoną przez twórców, słuchajcie, Duke'a. Myślę, że to jest dobra rekomendacja. W grze wcielamy się w bombshell i będziemy wyrzynać całą masę kultystów w oldschoolowej grafice, w poziomach pełnych znajdziek i w grze, która sprawia naprawdę całą masę radochy. Ja w to ostatnio właśnie grałem. Możliwe, że recenzja pojawi się na kanale, ale ogólnie Iron Fury za 5 dyszek. Rewelacja.
No i to by było na tyle, moi drodzy. To była bardzo długa lista gier. Mam nadzieję, że tutaj ze mną nie zasnęliście i że wybierzecie sobie coś ciekawego, aż się zafafluniłem pod koniec. Okej, moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami, narka i koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie gry kupiliście. Pozdrawiam.